Co w sytuacji, w której chcesz kupić mieszkanie, wpłaciłeś zadatek, a następnie bank odmówił Ci kredytu? W przypadku zaliczki, jeśli umowa nie dojdzie do skutku, to ta zaliczka jest do zwrotu, w przeciwieństwie do zadatku. Wtedy to, jeśli jedna strona zawiniła, to druga strona może być o ten zadatek bogatsza. Co jednak z zadatkiem, jeśli bank odmówił kredytu na zakup nieruchomości? Czy jest to wina kupującego? Sądy są raczej zgodne, że niezgromadzenie środków w terminie będzie raczej winą kupującego i sprzedający będzie mógł ten zadatek zatrzymać. Zwłaszcza jeśli kupujący nie sprawdził wcześniej swojej zdolności kredytowej. Dobrym zabezpieczeniem dla kupującego jest zastrzeżenie w umowie przedwstępnej, że w przypadku nieotrzymania właśnie kredytu zadatek będzie zwrócony.